Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z kariery Wigrami Suwałki na moim kanale. Zapraszam was na kolejny, piąty odcinek z kariery Wigrami Suwałki. Jest to odcinek, w którym będą mecze ligowe. Jak widzicie już tutaj, Sandecja Nowy Sącz na wyjeździe, rozegramy sobie to spotkanie. No ale nie zaczyna się dla nas to dobrze, bo w 13 minucie spotkania już Górski nam strzela bramkę. No i jak na razie przegrywamy to spotkanie. Zobaczmy, po takiej trochę dziwnej sytuacji tutaj, cyk, cyk, główka, niepotrzebne wyjście bramkarza. No i taka strata bramki do pierwszej połowy. Na razie jest 1-0. No ale jak zaraz zobaczycie, jeszcze tutaj zmiany. Wejdzie Tutas oczywiście, zamiast Formele. No i tutaj właśnie popełniłem błąd. Mógł zejść Kownacki, wejść Formela, bo Formela jest szybszy od Kownackiego i na pewno by więcej dał. No i też tak wyszło, że przegraliśmy to spotkanie. Jest to chyba nasza pierwsza porażka w lidze z Sandecją Nowy Sąd. Zobaczmy tutaj, oczywiście przeważaliśmy. Mieliśmy 4 strzały, 3 celne, oni jeden strzał i jeden celny, po której wpadła piłka do siatki. No jak wczoraj oglądałem mecz Lech Poznań, na przykład kontra Błękitni Stargrad, to co widziałem, to było po prostu obłęd. Hańba i wstyd, można powiedzieć. 3-1, drugoligowiec pokonał wicemistrza. Chociaż że ten wicemistrz pokonał Legię Warszawę, czyli mistrza Polski. To jest po prostu, nie wiem, to jest trochę nielogiczne, nie? Ale okej. Dobra, tutaj zmiany, kolejne spotkanie. Rozegramy sobie jeszcze raport dotyczący składu. Parę zobaczymy. Alana, UKH, co pamiętamy, kupiliśmy. UKH chyba za darmo, Alana sobie wypożyczyliśmy. I tam parę jeszcze zawodników za darmo. Ten mecz zagramy, oczywiście. Gramy u siebie, domowe. Trzeci komplet. Czy tam domowe, to obojętnie. No i gramy kolejne spotkanie u nas na stadionie miejskim w Suwałkach 8 listopada 2014 roku. Zmierzą się te dwie drużyny, które będą walczyły o lidera pierwszej ligi. No a już w 25 minucie spotkania Radio nam strzela bramkę. No i jak na razie wygrywamy. Jak na razie wygrywamy z Zagłębiem. Zobaczmy to w powtórce, jak to wyglądało. Dobry strzał. O, dobry, mocny strzał. No i przebiło to ręce bramkarza, który obronił, ale za lekko wybił tą piłkę. Chciał nie wybić ją do przodu, bo wtedy przejęli to nasi zawodnicy, tylko w bok. No ale mu się to nie udało i trafiła piłka do siatki. No i tak do przerwy wygrywamy 1-0. Prowadzimy 1-0. Tutaj jeszcze powtórki i oczywiście jeszcze statystyki meczu. Zobaczmy, 3 strzały, wszystkie celne, skuteczność na razie jest 100%. No i na razie zero zmian. No i tak kończymy to spotkanie. Radio tutaj bohaterem spotkania po jednej bramce. Parę tu jeszcze sytuacji. Zobaczmy, 5 strzałów oddaliśmy, 4 celne. Już trochę mniej skuteczności niż po pierwszej połowie strzałów. No ale i tak dobrze skończył się dla nas ten mecz. No i tutaj kontuzja na treningu niestety, no ale cóż, zobaczmy potencjalne stanowiska. Tutaj miałem FC Barcelonę B nawet. No ale dobra, kontynuujemy. Listopad 2014, gramy kolejny mecz z Tolkanem Ząbki. Kolejny mecz, zobaczymy jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, że będzie ciekawie, ale to wam nie będę gwarantował. No i kolejny mecz na stadionie miejskim w Ząbkach. Wigry Suwałki podejmą Dolkan Ząbki. No i już w 72 minucie spotkania strzeliliśmy na 1-0. Zobaczmy, ładnie tutaj Berszat przejął tutaj piłkę, strzał, no i ładnie po ziemi, nawet bramkarz się nie ruszył. Technicznym strzałem, niemocnym. Mały błąd, no nie powiem, bo mógł to wyciągnąć bramkarz. No i tak skończyliśmy ten mecz. Berhard
kolejny raz jakiś zawodnik został bohaterem tego spotkania. Parę strzałów oddaliśmy, 5 strzałów, 3 celne, słaba skuteczność. A tu Wisła Płock zremisowała ze Stomilem Olsztyn. No i gramy dalej. Kolejny raz gramy z Widzewem Łódź. Ten mecz sobie symulujemy. Jeszcze tutaj potencjalne stanowiska. Z Paderborn miałem nawet. Z Fortuny Düsseldorf. No i symulujemy mecz z Widzewem, który, jak zaraz zobaczycie, wygraliśmy. Ile? 2 do 0. Tak jest. 2 do 0. 2 do 0 wygraliśmy to spotkanie. No i gramy kolejny mecz z Oniczanką. Konferencja, Wigry, tak jest, motywujemy jak zawsze. No a ten mecz może symulujemy, a pogramy. Zagramy sobie ten mecz, tak jest, bo nie będziemy już symulować. Jeszcze nam parę meczy zostało. No i oczywiście rotacja składu. Salik tutaj, nic się nie zmienia za dużo. Bo dobry skład mam, nie powiem, mi się podoba. Berchat, szybki zawodnik, Formela też, Kownacki, taki mandziukid, jak to mówią. No, ale dobra. Kontynuujemy, no i gramy mecz z Chojniczanką. Chojniczanką na wyjeździe w Chojnicach. Zobaczymy. No i jak na razie nudy, jeszcze raz nudy, jak to by powiedział komentator Szaranowicz, czy tam Szpakowski. 0 do 0. Muszę zrobić jakieś zmiany. Oczywiście tutaj wejdzie Kownacki zamiast Formele. Kolejna zła zmiana, chociaż tutaj jeszcze tutaj sprawdzałem sobie, kto by był może taki szybszy. No i jeszcze Formele wpuściłem jednak. No i zobaczymy, czy nam to skutkuje. Tak jest. W 59 minucie spotkania Formela strzela nam bramkę na 1 do 0. Właściwie to tak prawie każde spotkanie kończyło się 1 do 0. Tak jakoś nie mogłem się przebić, więcej bramek strzelić. Ciężko, naprawdę ciężko się gra w pierwszej lidze. Tym bardziej jak tutaj ktoś chce grać indywidualnie jakimś zawodnikiem, no to nie da rady, to trzeba naprawdę tutaj jakiś swój sposób sobie odnaleźć, bo to, co czasami tutaj wyprawiają ci piłkarze, to jest śmieszne. No i tutaj jeszcze pudło Formeli, zobaczmy, strzał zawodnika Chojniczanki, obrona naszego bramkarza, tutaj jeszcze obrona Misztala, strzały Formeli i tak dalej, i tak dalej. Za to przepraszam was, że dawno żebym nie stawiał, ale no jakoś tak czasu nie miałem za dużo. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam jakoś tam udowodnię, że będzie, znaczy nie udowodnię, znaczy chodzi o to, że będzie więcej na pewno teraz odcinków już na 100%, tym bardziej jak będzie jeszcze więcej łapek w górę, jak było ostatnio 9 łapek w górę, w którym wam was bardzo, bardzo dziękuję. Ani jednej w dół nie było, byłem bardzo szczęśliwy i tak tym bardziej jak na tyle subskrypcji, co mam, czyli chyba 32, tak mi się wydaje. Dziękuję wam za to, że oglądacie, za to, że wam się chce oglądać mój kanał. A jeszcze mam jedną propozycję. Po zakończeniu tego sezonu z Wigrami Suwałki dodam sobie pewien dodatek do FIFA 14, kolejny, którym dodaję pierwszą, drugą, trzecią i czwartą ligę. No i chciałbym zacząć sobie karierę Polonią Warszawą, ponieważ spróbowałbym nim zacząć i powrócić do Ekstraklasy. Byłaby to ciekawa kariera na pewno, ale nie tylko nimi. Pewnie jakimś może tureckim zespołem, takim Galatasaray lub coś w tym stylu, i pościągać, zrobić jakiś młody skład, jak to ja przeważnie robię. Bo ja tak naprawdę to, gdy osobno gram swoją karierę, no to tak robię, tak zaczynam sobie i od razu kupuję młodych, utalentowanych zawodników, którzy później się rozwijają. Na przykład, nie wiem, tutaj myślę o Depay lub, nie wiem, Sterling chyba się tam coś rozwija. Uwielbiam ich, tych dwóch zawodników, Sterlinga i Depaya, szybcy są jak nie wiem. No i tutaj w 62 minucie Romachów po dośrodkowaniu strzela bramkę. No i tak na razie prowadzimy, ale w 68 minucie
W 68 minucie Kucharski nam strzela bramkę. Zobaczmy po naprawdę głupiej sytuacji niepotrzebnej. Niestety nie było powtórki, ale tutaj parę zmian jeszcze chciałem zrobić. Salik Kownacki wejdzie, Formela zejdzie, no i Bernhard jeszcze tutaj zamiast Atanackowicza, tak jest. No i parę zmian, no i gramy, no i kontynuujemy. Jakoś zremisowaliśmy to spotkanie, niestety jakoś tak nam nie wyszło. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że będziecie oglądali kolejne odcinki. Dokończę tą serię na pewno. Spokojnie, nie musicie się martwić. Dzięki za obejrzenie. Dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć.